Jesteśmy po ostatnim meczu ligowym pomiędzy dwójką uczestników rozgrywki mistrzów. Najpierw pokażemy wynik ładnie, 4-4. Szczerze mówiąc, jestem dość zaskoczony rezultatem i zaczniemy od Piotrka, jako że był gościem meczu w Londynie na Emirates. Powiedz kilka słów. Mogłeś pytanie do mnie, jak mam. Aha, dobra. Czemu jest 4-4, a nie wygrałeś? Słuchaj, nie każdy mecz można wygrać. Łukasz naprawdę dobrze dopasował taktycznie swój zespół pod to, ten miałeś wygrać dla kuzyna i nie wygrałeś. Nie ma ustawienia w tym finale, nie ma. Zresztą nie ma zwycięstwa w tym meczu, ponieważ wczoraj skończyło się piwo. I to jest, kurwa, prawdziwy powód. A Łukasz miał browar i też nie wygrał, nie? Tak, mecz bardzo wyrównany, to będzie widać na statystykach bardzo dobrze. Więc remis dość zasłużony, bym powiedział. Nie będę narzekał po tym wyniku. W zasadzie on już niewiele zmienia w tym momencie w tabeli. No i zachowuje w tym momencie jeszcze status niepokonanego w rozgrywce. Łukaszu, poza kamerą powiedziałeś, że myślałeś, że wszystkiego się nauczyłeś. A jak wyszło? Wyszło jak zawsze. Czyli nie można do końca przewidzieć, co zrobią jego genialni piłkarze. Jednym z takich zawodników był Cuadrado. Adnan Januzaj, zakup styczniowy bodajże, Belg sprowadzony z United. No i cóż, prowadziłem 4-3 aż do 90 minuty, doliczony czas gry już był. Mój błąd w kryciu i po prostu stało się. Piękny strzał z bardzo z dalekiej odległości, 4-4, gratuluję. Piotrze, to był naprawdę znakomity mecz, świetnie się bawiłem i naprawdę jestem zadowolony, że mogłem się z tą zmierzyć. Dzięki.